Zjazd kobiet polskich w obronie polskości w Poznaniu. W Poznaniu 24 maja w 1900 roku rozpoczęła się sekretna organizacja kobiet. Początkowo ruch kobiecy koncentrował się na sprawach czysto narodowych, zwłaszcza obrony nauki dzieci w języku ojczystym oraz religii po polsku. Pomimo wielkich starań kobiet, ówczesna polska prasa zaczęła tę inicjatywę torpedować. To spowodowało szybkie rozprzestrzenianie się tej informacji. Następnie kobiety zaczęły walczyć o inne tematy dotyczące ich praw i bezpieczeństwa, co spowodowało wielką aferę i wiele z nich trafiło do więzienia. Do dziś doceniamy ich ciężką pracę.